Ale najciekawsze z tego wszystkiego jest to, w jaki sposób on nazywa Jezusa. Tak apostoł Paweł przejmuje tą pałeczkę i jest świadkiem Jezusa przed elitami żydowskimi. Zobaczcie, jak cudownie Jezus plecie swoje świadectwo o sobie, jak cudownie plecie życie swoich uczniów. Możemy stąd czerpać ogromną zachętę. Jeśli tak plótł życie Szczepana i apostoła Pawła, to możemy wiedzieć, że on tak samo nasze życie plecie. Że tak samo dla nas jest jakaś szczególna rola, szczególne miejsce do odegrania. Że nasze życie jest naznaczone jakimś konkretem, tak jak apostoła Pawła było naznaczone tym morderstwem świadka Chrystusa. I on wszedł w to miejsce i zrobił jeszcze więcej. Jeszcze wykręcił ten czas, urwał jeszcze trochę. On miał naprawdę silną motywację i widać było potężne efekty jego służby. Swoje życie widzi jako bieg. Wszystkiego sobie odmawia, żeby zyskać nagrodę. Tak patrzy na swoje życie i służbę. Był rzeczywiście człowiekiem należącym do elity z wszystkimi tego konsekwencjami, także z poczuciem wyższości w stosunku do zwykłych ludzi. I mówiliśmy, jak ląduje z tym nosem w piasku, mówiliśmy o tym, jak zostaje upokorzony przez Jezusa na początku jego z nim drogi i mówiliśmy o tym, że Paweł bardzo dobrze zrozumiał tę lekcję. Bo później, za każdym razem, kiedy o sobie mówi, kim jest, kiedy mówi o swojej tożsamości, to używa tego słowa tłumaczonego w naszych Bibliach jako sługa, a w rzeczywistości jest to słowo niewolnik, czyli osoba najniższa w hierarchii społecznej. Osoba, która wręcz już nie należy do samej siebie. Osoba, której los praktycznie we wszystkich aspektach, we wszystkich dziedzinach zależy od jego Pana. Tak określa swoją nową tożsamość i relację z Jezusem. I dlatego prosiłem, żebyśmy w domu zastanowili się, jeśli ktoś nie miał czasu, to jeszcze teraz będzie. Pytanie nie jest jakieś trudne, ale proszę sobie w parach, najdalej trójkach, odpowiedzieć sobie właśnie o to, już może co znaczył ten niewolnik, to sobie odpuścimy, ale jakie uczucia w nas się pojawiają. Tu proszę o jakąś taką głębszą analizę swojej myśli. Kiedy bym siebie nazwał niewolnikiem Chrystusa? I drugie pytanie konkretne, jeśli jestem tym niewolnikiem, to w czym to się przejawia? Jak to w codziennym życiu wygląda, że to Jezus jest moim Panem, a ja jestem Jego niewolnikiem? Nawrócenie Pawła już nie w relacji dziejów, tylko w jego osobistym świadectwie. Jak on, przemawiając do Żydów w Jerozolimie, do swoich rodaków, opisuje to, co się stało pod Damaszkiem i później w Damaszku. Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli. A on mówi: jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jaki wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Jakim tego i arcykapłan jest świadkiem i cała rada starsza. Od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saul, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, a ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone.
potrzebne, żebyś uczynił. A gdy za nie widziałem odblasku owej światłości, prowadzony za ręką przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie, rzekł: bracie Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego, ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i odmyj grzechy swoje, wezwawszy imię Jego. Mamy tym razem już świadectwo z pierwszej ręki. Zajrzałem do niego, czytając ten opis dziejów apostolskich, głównie z tego powodu, że część ludzi, czytając te dwa opisy, widzi tu między nimi pewną sprzeczność. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. Kiedybyśmy zobaczyli do 9 rozdziału dziejów apostolskich, tam mamy 7 werset. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Nie? Tu jest, że słyszeli, a tam, że nie słyszeli. No to wreszcie jak? Nie? Zachęcam was do szukania odpowiedzi samodzielnie. Wrócimy do tego może za tydzień. Jak zrozumieć te dwa fragmenty? Czy one rzeczywiście niosą w sobie sprzeczność i Biblia się myli, że Łukasz no taki durny był, że nawet nie potrafił w takich prostych wydarzeń jak człowiek opisać, nie? Tylko raz pisze tak, raz siak, no. I daje tu pożywkę sceptykom, krytykom Biblii i tak dalej, nie? Ale porównując w tym celu te dwa świadectwa, te dwa opisy nawrócenia, zwróciło moją uwagę coś innego, coś o wiele w moim przekonaniu ważniejszego. Mianowicie, zobaczmy na dół tego, na koniec, końcówkę tego fragmentu, 14 werset. On opisuje to, co mówi do niego Ananiasz. Nie? Czyli ten jakiś pewien człowiek, pewien uczeń, jeden z pobożnych, oddanych Chrystusowi niewolników jego z Damaszku, przez Jezusa został wybrany po to, żeby przyniósł mu Ewangelię. Tak jak mówiłem, że to jest kolejny akt upokorzenia, że tutaj gdyby Paweł szedł z tymi listami uwierzytelniającymi od arcykapłanów, no to by przełożeni synagogi, być może przełożeni jakiejś rady Żydów, która w tym mieście, bo tam pewnie było wiele synagog, nie tylko jedna, no by go tam witali z honorami, posadziliby go na jakimś tam honorowym miejscu, dawali mu okazję, żeby przemówił i dali mu by do dyspozycji swoje jakieś tam siły porządkowe i tak dalej, a tu on jest prowadzony jako ociemniały za rękę, nie wie przez kogo, nie wie dokąd i przychodzi jakiś X bez żadnej pozycji w tym ludzkiej pozycji hierarchicznej, społecznej i mówi mu, co ma robić. Tu jest z pozycji takiego, no kogoś starszego w wierze, czy takiego mającego w tym momencie, jak gdyby no, wyższość przynajmniej wiedzy, wyższość autorytetu nad apostołem Pawłem, ale najciekawsze z tego wszystkiego jest to, w jaki sposób on nazywa Jezusa. Zobaczcie, w wersecie 14. Jak Ananiasz nazywa Jezusa? Tak. Nazywa Jezusa sprawiedliwym. Nie? I tu nie chodzi o to, że jakimś jednym z wielu, bo język grecki daje tu nam możliwość za pomocą rodzajników odkrycia, czy chodzi o jakiegoś takiego przykładowego nowaka, jak na poczcie, czy jakiegoś konkretnego. I tu jest właśnie, że chodzi, że widziałeś sprawiedliwego. Po angielsku by było ten the, nie? Taki ten rodzajnik, który wskazuje tego konkretnego sprawiedliwego. No, możemy stąd ciekawe wyprowadzać obserwacje na temat natury Jezusa, do czego zachęcam, jak ktoś chce, można zrobić sobie jakieś studium porównawcze, jak to słowo jest używane, ale nie to jest jeszcze, moim zdaniem, najciekawsze w kontekście życia apostoła Pawła i tego imienia.
Cofnijmy się więc do pierwszego opisu nawrócenia apostoła Pawła, czyli do tych rozdziałów okalających, rozdział 9. I zobaczymy ciekawą rzecz. Wiemy, kim był Szczepan. Nie? Jeden z bardzo wybitnych chrześcijan Jerozolimy. Jeden z diakonów, którzy zostali wybrani do takiego, powiedzmy, administrowania sprawami bytowymi kościoła w Jerozolimie. Był też bardzo aktywny ewangelizacyjnie. Wiemy, że staczał ciężkie boje i dysputy z Żydami, szczególnie z tymi, z elitą żydowską jerozolimską. Nie? Zgrzytali zębami, nie wiedzieli, co z nim zrobić. Nie? I w pewnym momencie mamy ten opis śmierci, ukamienowania Szczepana. I wiemy, że tu losy tych dwóch ludzi się spotykają. Apostoł Paweł wspomina, że był przy tym zabójstwie i zgadzał się z nim. Pamiętamy to, nie? I teraz zobaczmy na jedne z ostatnich słów Szczepana przed śmiercią. Kiedy kończy, znaczy on by chciał dalej, ale kończy, ponieważ śmierć przerywa jego ewangelizację Żydów. Przeczytajmy wersety z 7 rozdziału. Apostoł Paweł stoi nieopodal i pilnuje szat, zgadzając się z tym zabójstwem. A Szczepan co mówi? Rozdział 7, wersety, czytam od 51. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go, a słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. Kiedy jest tuż przed tym ostatnim widzeniem, właśnie tak tytułuje Jezusa. Widać, że jest to absolutnie przyjęte przez Boga, bo nagle widzi tego Jezusa, o którym tu mówi, ewangelizuje, próbuje przyprowadzić do wiary w Ewangelię, do uznania w Jezusie Pana i Zbawiciela tych Żydów. Nazywa go właśnie tym jednym sprawiedliwym, tym kimś wyjątkowym, tym, którego nie ma innego w całej historii ludzkości. Ten sprawiedliwy, ten konkretny, on i tylko on. I w tym momencie otwierają się niebiosa i widzi Jezusa, który go wita, bo czas śmierci jego już nadszedł. I ten opis mamy. I Paweł jest w tym momencie blisko. On jak gdyby jest jednym ze wspólników tego zabójstwa. I teraz mija niedługi czas i Jezus zwala go z konia, znamy to wszystko, przychodzi Ananiasz i co mówi? Jeszcze raz w tym kontekście zobaczmy ten 22 rozdział. A on, Ananiasz, rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego, ponieważ będziesz Mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. Abyś oglądał sprawiedliwego. Czyli zobaczcie, dokładnie tego samego, tego kogoś, którego oglądał Szczepan, odchodząc przy współudziale apostoła Pawła. Zobaczcie, to mi wygląda tak jak w sporcie przekazanie pałeczki. Tym największym jakimś takim bojownikiem o prawdę na temat Chrystusa z elitą żydowską tamtych czasów, który najbardziej zalazł im za skórę, był Szczepan. I go zabili przy udziale
przy współudziale apostoła Pawła. I zobaczcie, tutaj Pismo Święte przedstawia tego sprawiedliwego, dla którego życie poświęcił Szczepan. Ty miałeś przywilej zobaczyć i usłyszeć i będziesz jego świadkiem. I wiemy doskonale, że od czego Paweł zaczął. Od razu w tym Damaszku poszedł i znowu zaczął psuć krew elicie żydowskiej, tym razem Damaszku. W Damaszku, a później wrócił do Jerozolimy znowu to samo. I jeszcze bardziej wprowadzał w zakłopotanie elitę żydowską. Bo oprócz tego, że oczywiście głosił Ewangelię wszystkim, to koncentrował się tak zresztą, jak w tym objawieniu, które dostał przy swoim nawróceniu, jest, że będziesz świadkiem, tu jest to słowo królów, czyli elit. Będziesz apostołem elit. Oczywiście będziesz głosił Ewangelię wszystkim, ale twoim szczególnym miejscem będzie świadectwo przed królami. Nie każdy będzie miał taką sposobność i okazję. Tak jak mówiłem, Szczepan, jego głównym tym polem konfliktów była elita żydowska i widać było, no do czego to doprowadziło, nie mogąc sobie poradzić. Po prostu go zabili. Tak apostoł Paweł przejmuje tą pałeczkę i jest świadkiem Jezusa przed elitami żydowskimi, ponieważ on jest zawsze rozpoznawany. Widzimy ten jego opis świadectwa, które złożył w 22 rozdziale Dziejów Apostolskich, że kiedy on zaczyna przemawiać, to tłum, który tam, wiecie, zamieszki, czyli tak jak no 11 listopada coś w Warszawie, naparzają się już, bo tam no, musi interweniować ZOMO cesarza, nie, żeby go wyrwać, nie, i go tutaj już, że tak powiem, żółwie otaczają i wyprowadzają go z tłumu na schody, że jest trochę wyżej. On zaczyna mówić, tłum reaguje uspokojeniem. Chyba większym niż jak na Mariana Kowalskiego. A kiedy zaczyna mówić po hebrajsku? Przecież mówi, że to heretyk. Zobaczcie, jak cudownie Jezus plecie swoje świadectwo o sobie. Jak cudownie plecie życie swoich uczniów. Że możemy stąd czerpać ogromną zachętę. Jeśli tak plótł życie Szczepana i apostoła Pawła, to możemy wiedzieć, że on tak samo nasze życie plecie. Że tak samo dla nas jest jakaś szczególna rola, szczególne miejsce do odegrania. Że nasze życie jest naznaczone jakimś konkretem, tak jak apostoła Pawła było naznaczone tym morderstwem świadka Chrystusa. Zobaczcie, że on bardzo często odwołuje się do tego, że on się zgadzał z tym morderstwem. On, kiedy mówi o sobie, mówi o swoim apostolstwie, mówi, że jestem jak dzieckiem płodem poronionym. Dlaczego? Bo prześladowałem Kościół Boży. I gdzie największe prześladowanie, w którym on uczestniczył? Nie? Właśnie kulminację w tym morderstwie Szczepana. I później czytamy opis Pawła, że dysząc jeszcze żądzą mordu. Nie? Taki, to jest kulminacja tego prześladowania. Nie, żeby ich tam zniszczyć tylko argumentami, nie, żeby tam ich wyizolować i odebrać im tubę, żeby nie było o nich w mediach ani słowa, czy coś takiego. To są lajty. On dyszał żądzą mordu. I początkiem, jak gdyby tą pożywką, czy tym punktem startowym tego mordu właśnie był ten mord Szczepana. I Paweł o tym przez całe swoje życie, całą swoją służbę pamięta. Nie znaczy, żeby miał poczucie, wiecie, odrzucenia przez Boga, że jest już skreślony przez to, co się wtedy stało. Absolutnie nie. On nie żyje w takim samooskarżaniu się, w jakiejś depresji, w takim, że no to już nic z niego nie będzie, bo on coś takiego zrobił. Nie. On uważa to jako, no może to źle powiem, ale jako dług do spłacenia. Mówi, że ze względu na to, kim był, to on od siebie o wiele więcej wymaga. Ze względu na to, że tak, w gorliwości oczywiście dla Boga, bo on mówi, że ja to robiłem szczerze, myśląc, że służę Bogu, ale robiłem tak straszne krzywdy i konkretnym wierzącym, i samemu Jezusowi, który dał mu świadectwo. Ja jestem, pamiętacie to, co widzieliśmy, prześladował Kościół,
Ja jestem tym, którego Ty prześladujesz. Prześladowanie Kościoła Jezusa Chrystusa jest prześladowaniem samego Jezusa. Jest zamachem na Niego. Nie? Mówi, dlatego apostoł Paweł miał świadomość, że on samego Jezusa prześladował i oczywiście miał świadomość, ile cierpienia zadał Bożym ludziom. Nie? Ale nie popycha go do wiecie, jakichś myśli samobójczych, do rezygnacji, tylko popycha go do tego, co powinien zrobić niewolnik. Do wywyższenia swego Pana, do jak najlepszego wykorzystania teraz tych dni, które mu zostały. Dlatego apostoł Paweł, zobaczcie, kiedy porównuje się z apostołami innymi, to mówi w jednym miejscu, czy ja nie mam prawa brać ze sobą żony, na przykład na te wyprawy misyjne, czy ja nie mam prawa do tego, czy do tamtego? Oczywiście mam, ale ja rezygnuję z tego, żeby jeszcze lepiej wykonać zadanie. Tak bardzo był skoncentrowany na tym, że ma ten czas biegu, zresztą pamiętacie te opisy ze sportu i z dziedziny wojskowości, że on swoje życie widzi jako bieg, że on mówi, albo jak on mówi o sportowcu, wszystkiego sobie odmawia, żeby zyskać nagrodę. Tak patrzy na swoje życie i służbę. I myślę, że jednym z powodów jest właśnie to przejęcie tej pałeczki po Szczepanie. Że on celowo tutaj, Jezus przedstawia mu się dokładnie tym samym imieniem, którym Szczepan żegnał się z życiem. Zresztą Jezus nawet używa takiego określenia. Pokażę mu, ile będzie musiał dla mnie wycierpieć. Ten, który prześladował, przyjmie teraz z własnej woli, bo w każdej chwili mógł wyjść z tych cierpień, praktycznie wyrzec się Jezusa, bo on za żadne kryminalne przestępstwa nie tego. W każdej chwili mógł to wszystko odwołać i pewnie wróciłby na jakieś wysokie pozycje w swojej elicie. On już dobrowolnie przyjmował. Mamy te listy, ile razy był kamienowany, ile razy był biczowany i tak dalej. I wiemy też, że poniósł śmierć męczeńską, że też został zabity za wierność Chrystusowi. Także przekazanie pałeczki udało się w sposób naprawdę imponujący. On godnie dobiegł do mety. Tak jak mówiąc już do Tymoteusza, mówi: biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie przyjęcie lauru, nagrody, korony z rąk samego Jezusa. I nie kończy na tym. Te pałeczki są gotowe. Czekają na każdego z nas, bo mówi dalej, a nie tylko dla mnie, ale i dla każdego. Czyli tym razem już ta pałeczka nie jest przekazana imiennie, wiecie, tak jak z Szymona, ze Szczepana na Pawła, tylko apostoł Paweł mówi, że ta pałeczka już teraz jest przekazana w ręce każdego z nas do czasu, kiedy Jezus skończy bieg historii tej ziemi, tak jak ją dzisiaj obserwujemy. Czyli w tej sztafecie każdy z nas biegnie, każdy z nas dostał taką tą sztafetową pałeczkę i ma swoje zadanie do odegrania. To jak przebiegniemy ten bieg, już zależy od nas, zależy od naszej motywacji. Apostoł Paweł przypominał sobie z jednej strony to, co Jezus dla niego zrobił, ale miał też ten konkretny depozyt świadectwa tego człowieka, który świadczył dla elity żydowskiej i który został przy jego współudziale zabity, i on wszedł w to miejsce i zrobił jeszcze więcej. Jeszcze wykręcił ten czas, urwał jeszcze trochę. On miał naprawdę silną motywację i widać było potężne efekty jego służby. My pałeczkę mamy od Jezusa, mamy tą misję, każdy z nas jako wierzący w Chrystusa. Tylko problem, czy nasza motywacja jest wystarczająco silna. Oczywiście główną motywacją w liście do Hebrajczyków, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary i naszego zbawienia. Ale w tym samym liście mamy
mając wokół siebie obłok świadków, albo patrząc na wodzów naszych, którzy złożyli chlubne świadectwo dla oddania Chrystusowi. To też są inne elementy, za pomocą których Jezus daje nam możliwość zwiększenia naszej motywacji do zwycięstwa. Do tego, żeby tę pałeczkę zanieść jak najszybciej, najwyżej, najdalej. To jest już misja nasza. Apostoł Paweł złożył piękne świadectwo, a wcześniej zrobił to Szczepan. Jak zrobimy my? Mam nadzieję, że będzie tak samo fajnie. Mocy Bożej stale pragnę żyć, mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej stale pragnę żyć, mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej, o, mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej, mocy Bożej.